Cześć, ja jestem Cyprian, a dzisiaj może w troszkę mroczniejszym klimacie. Dobra, nie oszukujmy się. I witam was w odcinku, w którym raz na zawsze rozwieję wszystkie wątpliwości i powiem, czy odcinek Żałoba niesamowitego świata Gumballa naprawdę istnieje. Jeżeli dzisiaj udałoby wam się dobić 5000 łapek w górę, jutro pojawi się kolejny film. Tylko nie wbijajcie tego za szybko, żebym się wyrobił. Ja już nie przedłużam i zaczynajmy. A więc Żałoba. Nie chcę wam zbytnio spoilerować, o co tutaj chodzi, więc z tą historią najlepiej, żebyście zapoznali się sami. Ogólnie tak omawiając, chodzi o to, że chłopak w nocy długo oglądał telewizję i o 4 pojawił się odcinek Gumballa, który dość mocno odstawał od innych i był przerażający. Wtedy wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy takie coś naprawdę miało miejsce. Czy może jest to tylko zmyślona historyjka? Co ciekawe, tą sprawą zajęło się nawet samo Cartoon Network, którzy tak naprawdę nie udzielili żadnej odpowiedzi, tylko pojawił się fragment mówiący o tym właśnie zaginionym odcinku. Sami zobaczcie. Ostrzeżenie. Nie dla tych o słabym sercu. Za chwilę zobaczycie pierwsze prawdziwe zdjęcia z zaginionego odcinka pod tytułem Rozpacz. Większości tych, którzy to obejrzeli, już nikt nigdy nie widział. Rozpacz zawiera sceny mogące przez niektórych widzów zostać uznane za ekstremalnie przygnębiające. Niesamowity świat Gumballa nie może i nie chce przyjąć odpowiedzialności za konsekwencje tego, co zobaczycie. A zatem zostaliście ostrzeżeni. Niestety, ale był to tylko i wyłącznie troll i żart ze strony Cartoon Network. Na końcu pojawiło się to grające na saksofonie zwierzątko. Internauci jednak nie odpuścili i szukali dalej. Przyznajcie się, że wy też wpisywaliście w Google frazę odcinek Żałoba Gumball lub na YouTube. Żadnych fragmentów, tak jak nie ma, niestety nie było. Jeżeli ktoś zna treść tego zaginionego odcinka, to wie, że ani trochę nie jest to przeznaczone dla dzieci. Jednak muszę teraz większość z was pewnie zawieść, ale coś takiego jak odcinek Żałoba w niesamowitym świecie Gumballa nigdy nie istniał. Jest to tak zwana creepypasta, czyli zmyślona historyjka. Jak ktoś wam nadal będzie mówił, że on widział na własne oczy, że on oglądał, to nie wierzcie mu, bo robi sobie tylko z was jaja. Z jednej strony jest to wielkie rozczarowanie, ale z drugiej większość starszych odbiorców od razu wiedziało, że to po prostu creepypasta. Miała ona na celu nas wystraszyć. Taka po prostu legenda, nie mająca niestety w sobie ani ziarenka prawdy. Cartoon Network czy tam TCN nigdy nie pozwoliłoby na emisję czegoś takiego, zwłaszcza dla dzieci. Jeżeli odcinek ci się spodobał, bardzo fajnie by było, jeżeli stawiłbyś łapkę w górę oraz zasubskrybował mój kanał. Bardzo przepraszam też, że nie było odcinka wczoraj i przedwczoraj, ale miałem jeszcze kilka spraw do załatwienia, teraz generalnie już ruszamy z systematycznością. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie, no i cześć.